Cześć wszystkim. Jedziemy na rybki. Znowuż miałem przerwę, bo praca. Miałem tutaj kukurydzę, którą zrobiłem z melasą 2 tygodnie temu. I stała od tamtej pory zaparzona w lodówce. I powiem wam, pachnie jakbym sernika wyciągnął z lodówki. Niesamowity zapach. W ogóle się nie zepsuła. Normalnie chciałbym ją najchętniej zjeść, nie? Zobaczymy, czy zda dzisiaj egzamin, bo lecimy na posiadówkę. Jak widzicie, same pyćki. Wypuszczamy go do wody, żeby nie było. Jest za mały, żeby go wziąć na żywca. Jest 17 lipiec. Nie miałem czasu, kiedy nawet nagrywać. To dzisiaj trzeci mój okoń. Dużo dzisiaj żeglugowców jeździ, policja, kajakarze. No co, jesteśmy na kanale oczywiście żeglugowym. Łowię na dwa zestawy. Na spławik cały czas okonie biorą. Jeden mam rzucony na grunt. Mam psa, który cieszy się, jak widzi rybę. Tak, myśli, że mam rybę w ręku. Tu mam, kochani, kukurydzę z melasą i z zanętą lorpio. Tu mi pozostawało pełno kukurydzy, ale na kukurydzę dzisiaj nic nie bierze. Zobacz, jaki wielki pies. Taka większa wersja. Tak. Bo też ma długi włos. Jaka to rasa jest? Po starych płycie po prostu. To młody jeszcze chyba, nie? Tak, 2 lata, ale no. Urocznego psa, to jest taki mało obliczalny z zachowania, wiem, po prostu. Aha, jeszcze trochę dzikawy. Zobaczcie, taki bardzo chce się nieraz zaprzyjaźniać z psami. No, a psy gonią, no. A psy, jak które mniejsze, to się podoba. Ale nabierze jeszcze masy, nie? To nie powinien nabrać, ale... No, za 40 kilo waży, jak nic, nie? No, no to z 7-8 dych musi się pan liczyć. Nie, nie, on jest budowy, ja miałem poprzednio tej razy. Tak. Także wracamy do mojego wędkowania. Jest branie. No tak, najlepiej smakuje. To jest zabawki, to w ogóle was pogadzi. Także, kochani, chyba mam branie, bo szarpnęło, nie szarpnął. Trzymaj to, weź ten, ja zaciągnę. Siemanko. Trzymaj, bo to się nagrywa. Siemanko. Łukasz tu, o proszę, jest, pipka. Poszła, zjebana. Nie żarła. Siemanko. Marucz? A nie ma ryby. Słuchajcie, a teraz taka scena, od czasu do czasu przepływa pan samochodzik z rozszalałą młodzieżą, oczywiście butelki tam od piwa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie ma brania. To się w kadrze nie zmieści. Pożyczenie! Ale nie. Tak? No, za godzinę, nie?
Co? Za ryba. 40 zł to nie jest wcale tak mało. Nie. Jeszcze musisz pedałować. No. Lepiej kajak. Kajak to ile masz? A oni nie słyszeli, 3 razy mówiłem, nie? To nie niesie tak. Wiedziałem, że to tak wyjdzie. Ale mówię ci, że za tydzień atakujemy już pontonem, nie? Tylko żeby te numery odebrać w poniedziałek, czyli jutro. Bankarka. Ale połknął na bank. Bo nie inaczej. Wypiął się, ale czas. Dobrze. Ale fajny. Nawet nie trzeba mało. Duży będzie kiedyś. Nie jest zły. Na składnik na czerwonego robaka. Jak tam ten nie? Proszę o kolejne są takie, że lubią podkować. No i to takie branka są. Niestety powiem wam tak, że tamte dwa nie przeżyły. Pokażę je. Tu pies się czai na nie. O. Pilnuję je po prostu. No nie przeżyły, bo połkły. To zostawię już na trupka, rzucimy za godzinę. Co nie? Szefowa? Siemanko, wdzianko jest, widzę, bardzo wynagiżowane. Jak widzicie, chmur jest wiele, wiele więcej niż wiele. No, zobaczymy. Tutaj mamy rzucony teraz białego robaka z gruntu. One są małe i nie są z tego. Albo mam, albo nie. Chyba nie. Dorzuciłem trochę zanęty, bo mało. To taka cisza. Aha. I co ułożyłaś ciekawego? Halo. Co ułożyłaś ciekawego? Nic wesołego. Ale
Aha, wesoło tego nie widzisz, rozumiem, tak? Ale to nie musisz się o to przejmować. Zrobimy miksa czerwonego z białym. I wychodzi na to, czy co podnęcę, co jakąś dłuższą chwilę ryba podpływa, ale to tylko okoń w ogóle. Żadna płotka, żaden klej. Nic się nie dzieje takiego. Tu mam 14, haczyk 4 gramowy. Ławik, taki półgrąb robimy, 2,5 metra. Cisza się zrobiła. Chmury zasłoniły słońce. Ale chciałem wam jeszcze jedną stawkę zrobić. Czarny dalej się opala. Żeby nie było. Tam w tle się opalał, ale nie będziemy go tak kręcić. Tutaj mamy dla porównania bladą twarz, a tam mamy czarnego. W oddali siedzi na tle parasola. I przejeżdżali rowerzyści, nie? I polewali, że czarny się opala, nie? Włączyłem, bo chciałem wam pokazać, że jedna ryba chyba się zatopiła. Mniejszy chyba nie mógł być. Pewnie połknął oczywiście, bo nawet nie widziałem na spławiku, że on jest pewnie zahaczony. Rezes, podasz te szczypce? To mi się podoba, jak się nie było. Prosiłem o podanie szczypc, a nie o rzucenie. Podałam. Ale dobra. Nie mam na to. Jak widzicie, cały czas takie malutkie, ja nie wiem. Już chyba zostanę wędkarzem minimalistą. O. Będziemy go wypuścić. Bo my ryb nie zabijamy. A jeszcze pieskowi. Zobacz, wiesz. Nitka. No,
No, oczywiście okoń był na spławik, ale na pół grunt. Bo akurat żeśmy kiełbaski upiekli, nie? Żeśmy sobie podjedli, a nie widziałem, taki malutki. Oczywiście w dalszym ciągu męczę haczyk Owensa, rozmiar 14, bardzo cienki drut. Cieńszy niż mojego kolegi. Pip, pip, pip. Pozdrowienia dla Sebastiana. Łukasz. Pozdrowienia dla Marty. Co mi dzisiaj towarzyszy, moja koleżanka sympatyczna. I jej pies. Marie Curie. Marie Curie. No i taki filmik, kochani, króciutki. O, tak o sobie wymieniłem, że można sobie tak o, opierać. No i to tak wygląda. Urban fishing, moi drodzy. Wcześniej były złowione, ale nie zdążyliśmy nakręcić chyba ze 3 czy 4 okonie. O, coś się dzieje. I tak od czasu do czasu pika. Jest branie. Zaraz to. No i chyba powiem wam, co? Tak to rzutko będzie ryba? Zaczęły się brania, kochani, ale no widzicie, co się dzieje. Następny połknął. Nie no, już ładniejszy jest, ale... połknął łapczywe drań. Ja tutaj. Chyba zaraz koleżankę poprosimy, żeby tak nie siedziała bezczynnie. Ja bezczynnie nie siedzę. Tu coś połykał. Nie. To jest zasada pirania. Raleki mi ją wie. No i połknął mi. Połknął i zerwałem, wiesz, bo połknął i szczypcami zaciągnąłem. Nie wiem, czy on to przeżyje, czy nie. Muszę jeszcze raz zawiązać haczyk.
rybaki szczałkę mi już robią, widzę. Dobra, tyle to może. Tam sobie wyjść. Ale będę musiał związać. No, jak będę miał branie kolejne, to od razu włączę wam i nagram. Żeby nie było, że siedzę bezczynnie. Jako wędkarz. Też zaciągniemy profilaktycznie. No nie wierzę, że widzieliście? Okoniowo.pl dzisiaj. Ja chyba zwinę jeden zestaw, bo nie wyrabiam. Wędkować, kochani. Następny dzikus. Taki. I znowu spoko. Ładne, ale za małe są, żeby pociągnąć cały ten, żeby widział branie. Który to dzisiaj jest, koleżanko? 10? No. To jest 10, nie? No i tak to mieli wigląd. Oczywiście, że ci do wody już mi się nie wypadać. O, ojciec. No. Teraz muszę zawiązać haczyki. Zaplątało mi się, ale mam. Pałknął właściwie. I już mogę. Widzicie, co się dzieje? Nie.
No i tak widzicie, na czerwonego. Ciągnąć. O, mówiłem, że nic nie mam. Nie, zaplątało się. Robak las do koszyka. Słuchajcie, zdechły sum, ale dlaczego? To zaraz się dowiemy. To wcale nie mały pojęć. Nie. O kurwa. Ja pierdolę. Ale co on taki był ten? Nie wiem właśnie. Co by coś go skubało? Gdzie? Masakra, co? Fuj. Wrzucamy go z powrotem, czy go zostawiamy? Ciekawe, co kto mi się było. Fuj, jakie mam włosy. No.
Słuchajcie, zmiana taktyki. Wrzucamy trupka z doczepką. Tak jak to widzicie. Niestety nie mam oliwki. O. Dobra. Idziemy tutaj. Zostawić hamulec teraz, nie? O. Dobra, mamy zaczepione. Zarzucone, zobaczymy czy coś się skusi. No. Trupek zarzucony. Ryby się rzucają. Ale chyba... Wracamy do domu, bo tutaj zmarzlów jest, nie? Pogoda jest taka, jaka widzicie. Chmury, chmury, jeszcze raz chmury. Ale ładne jest za to niebo. No, i my wracamy już dzisiaj do domu. A co ty chciałaś? Czaszka? No. Zakręć musztardę. Dziękujemy wam za wspólnie oglądany film. Było dzisiaj wesoło. Był czarnuk, co się opala. Były ryby. Było kilka osób. Były pieski, kotki, myszki, kaczki, spławiki. No i to tyle. Nie udało się niestety dzisiaj nagrać filmu na pontonie. Ale w sobotę na pewno nagramy. Dziękujemy, pozdrawiamy jeszcze raz. Pomachaj tam. Cześć, ahoj, paneczku.